Kalczy, witajcie, to znowu Ryfek. Witamy razem z Mangim. Tararirararara. Rozszerzyliśmy trochę tą... Witamy was. Tak, rozszerzyliśmy trochę tą platformę, bo bida, jak nie damy rady dziś boss temu Fishronowi, to stwierdziliśmy, że robimy po prostu lunar event i tyle. No, ale wydaje mi się, że damy radę. Jeszcze, drodzy widzowie, powiemy wam od razu, że wiedzieliśmy, że te robaczki da się skraftować, ale nie chciało nam się robić biomu tego właśnie, na trufelka na powierzchni. Ostatecznie to zrobiliśmy, jest tam na spawnie taki zaimprowizowany. Jak chcesz, Ryfcie, możesz pokazać na mapie, widzą, żeby... Jest przepiękny, z przepięknym domkiem. I tym razem ten domek kwadratowy zrobiliśmy wspólnie. Wspólnymi siłami, to jest żeby nikt się nie czepiał architektury, tak jest. Tak? No i żebyście wiedzieli, że my o tym wiedzieliśmy, po prostu nam się nie chciało budować, woleliśmy łapać, ale no nieważne. To co, przywoływać? Tak, ja odpalam potki. No, łykaj poty, ziomuś, ja tutaj jestem łyknięty, mam 690 HP, naprawdę jest ja moc. Ja mam 500, ja nie mam Life Force'a, no dobra, właśnie trudno. Właśnie Blood Orange sobie zrobiłem. Black Orange. Orange. No, nie mamy materiałów, ale już dosyć późno, to dzisiaj nie będziemy farmić. Pewnie, że nie. Ja tą Betsy będę bił, bo no, szybciej to leci, a nie dość, że szybciej leci, to jeszcze zbije pancerz. Po prostu mam szansę go trafić, już tak mam, dobra. I tak trudno mi strasznie go trafić tutaj. Jak coś, to ja jeszcze wziąłem flaskę na Venom, żeby po prostu to dostało dodatkowe obrażenia z trucizny mocniejszej. Okej. Zobaczymy, czy to pójdzie. Podobno nie, on no, ma 4 fazy. Muszę blisko tu latać. I tak, i ktoś pisał w komentarzach, że on tutaj na Revengeance jest zmieniony tak, że on nie lata 1, 2, 3, tak jak mówiłeś, tylko lata 3, 4. Ale w ostatniej fazie. W ostatniej fazie, jak jest tak ciemność, tak. Nie? No, znaczy to jest, już się ciemno robi przed ostatniej fazie, bo dodatkową fazę mu dodali. Aha, to co ty mówisz, jedno ma, dobra. To co ty mówisz, to jest 4. faza. Podobno. Kurde, ja go tak trafić nie mogę, no to jest porażka, jak on lata tylko za jednym. Ja mogę masować powietrze, jakbym chciał. Masować powietrze? Tak. Co znaczy? Ła, no ty, nie ciągnij go na mnie! No dobra. Może jakoś go tak wytriggerujemy, żeby miał już low HP, jak my będziemy mieli. Nie no, ja w tej walce jestem tak useless, że to jest porażka, nie? No samo naprowadzające, no Mac zawsze miał problem z Fishronem. Jest ta faza, albo jeszcze nie. Właśnie ktoś pisał, że Ranger chyba jest najprostszy na Fishrona. Nie, chyba nie. Chyba nie? Właśnie Ranger też pada. Kurde, powiem ci, ciężko mam z życiem. Powiem ci, że ja cię nawet nie leczę, bo... O, dobra, na mnie się skupił chyba. Tak, no, tak, chyba na ciebie. Na ciebie, proszę. O Boże. Trzy ataki i nie żyje. Benz. Stopień HP 1. Też nie żyje, też nie żyje. Nie żyje. Ajaj. No, jeszcze nie rozgrzani byliśmy, nie? Nie, ja w ogóle nie byłem skupiony, nie byłem, wiesz, nie wiedziałem, że on się na mnie skupi, no i tak się wysrałem. Też nie wiedziałem, no. Kompletnie nie wiem, jak go unikać, jest naprawdę fatalny. Moim zdaniem, jeśli dodali mu takie, wiesz, dodatkową fazę i tak dalej, to nie powinno być już tych tornad, bo on jakoś łączy te tornada z szarżami i to jest straszne, tego się nie da zrobić. Dobra, lecimy lunary, wydaje mi się, że to naprawdę on jest taki... No, nie wiem, po co go teraz bić. Wiesz co, bo ty masz fajną brońkę z niego i ja naprawdę ja wiem, ale dam radę sobie z niej. No dobra, jak uważasz, ja cię słuchaj, Ryfciu, nie będę zmuszał, prawda, ale... No szkoda, że to jest pierwszy taki boss jeszcze z vanilii, przy którym się na dłużej zatrzymaliśmy i nie możemy go zrobić, nie? Masakra to jest. I to w żaden sposób, naprawdę. A później będzie tylko gorzej, przypominam. Ja mówię, ja nie mam broni w ogóle, żeby go uderzyć. On tak lata, się teleportuje, no nie mam jak go uderzyć, za wolne mam te bronie. Dlatego mi się zawsze wydawało, że Ranger jest bardzo dobry, bo on z tymi, wiesz, pociski chlorofajtowe to... No ale to wanili. Z naszych rzeczy, kurczę, na modach, to byśmy go, tego normalnego Fishrona, dawno już załatwili. Problem jest właśnie w tym, że tutaj jest tak zmienione, że ciężko jest cokolwiek zrobić. Dobra, wiesz co, mam do ciebie jeszcze jedną taką propozycję. Bo zauważyłem, słucham, że mamy tytanowe serce. A tytanowe serce jest przywoływaczką jeszcze jednego bossa z modów. I pytanie do ciebie, czy chcesz go bić. On jest na liście przed Moonlordem, ale po Lunar Evencie, więc... Można no też to zrobimy lunary. Jak się wywalimy na tym, no to możemy go zrobić, nie? Ale on jest po drodze, w sensie ja mam przywoływaczkę. I tutaj jest taki ołtarzyk właśnie na tym biomie. Ja wiem, ale no z lunarowych byśmy mieli już nowe itemy, nie? Bez Moonlorda jeszcze nawet. No niby tak, no mi to dużo chyba nie zmienia, nie wiem jakie tam moje craftingi są. No dobra, odpalaj go tu. No...
Myślę, ja że już wypiłem pomysł. Poty. Dobra, dobra. Może w nocy muszę to może zrobić, w nocy, bo nie mogę. No. O, coś się zrobiło. Co to jest? Jakie efekty? Jak się styka! O kurde! O, ale robak! Robok! I on po jeden dostaje i tak go zbijamy? No nie, właśnie. Powinien ale mieć lasery. Normalne HP. Ajajajajaj. Bo, ale mnie walnął. Za 300. Dobra, ale, ale leci muzyczka. Ostro, leci ostro. No, ja już ginę. Strasznie wolny się wydaje. Ała? Ała? Ale ja w ogóle dzisiaj tak nie gram, tak nie patrzę na nic. Nie ogarniasz systemu. Tak nie, 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 powiem ci, że po ajzaczku tak wejść do terki to jest zupełnie inna sprawa. Ja tak ci powiem, że przydałoby się lepsze latanie, chociaż mam nie najgorsze. Szkoda, że to freski tak. Tu nie ma. Jakby to było 1-4, mielibyśmy nieskończone latanie tutaj. W jaki sposób? Akcesorium ekspertowe z empreski. Empress of Light. A wiem, taka podkładka w trakcie gwiazdy? No, chyba tak. Souring Insignia. Ty wiem, ty zawsze te wszystkie odcinki, jak coś pokazujesz, na niej latasz po prostu. No, i tak mi się wydaje, że to nie, właśnie chodzi ci to... o gwiazdkę taką, chodzi ci o gwiazdkę. Tak, jest, taką gwiazdkę właśnie. To jest Moon Lorda, to jest Moon Lorda. To, aha, mówi. Aha, dobra. Kurde, nie wiem, jaka broń jest najlepsza. Pan ci git idzie, ale ja naprawdę jestem cały czas na takim już wykończeniu, że ginę powoli, nie? Okej. Okay. Zginąłem, zginąłem. Nie wiem, czy uda mi się. Przeżyłem! O, te kulki dziwo, robi takie broń śmieszne. Nie robi tak dużo. Boję się, wiesz. Nie, zginąłem. Ta faza to tam luz. Ciekawe jak jakaś kolejna, nie? No właśnie, jak ty masz leczenie, to jesteś tu dobry. Ooooo, tak się rozdzielił się. Rozdzielił 5 się. 5 sekund ryfcił. 5 sekund. Luźno na razie. To ty dobry na tego bossa chyba jesteś. Ojoj, jakieś kółka pojawił. Nie, bo on jest w miarę wolny i no, jak widzisz, boss jest wolny, ja jestem w stanie go trafiać, jestem w stanie się leczyć. W najgorszym chyba momencie, żeś... No właśnie, że widziałem. Ja umarłem. Latanie mi się kończy. Tak. Za słabe latanie, no. Mam ten sam problem. Też się wbiłem w niego teraz. Ajaj! 8 sekund mangi. Patrzę na mapę. Na mapie mi pozycja się zdradzi. Dobra. Głupio, że za sobą zostawiają te nieszczęsne te. Tak, właśnie ja na te kulki wleciałem. No i wiesz, my tu bez żadnej areny w ogóle walczymy, więc tak trochę kiepskawo. Idzie git! Jakbym jeszcze się teraz nie wywalił. Nie no, idzie zadziwiająco dobrze. Jak bez żadnej areny, nawet nie wiedzieliśmy, z czym będziemy walczyć, tylko trochę mało im bijemy, nie? No, też mam takie wrażenie. Ja się nawet mało na nich leczę, przez to, że ja ginę. Bardzo mało obrażenia zadaję. No zginąłem niestety. Kulek tu nawalili. Ja spróbuj latania. Się jednak leczyć, wiesz? Ojejku. No to faktycznie chyba Nie miałem już latania. A no byłem między dwiema kulkami. Ten sam problem mam, że platform, tutaj... Platform nam tu brakuje po prostu. Mieliśmy platformy, to... Co to do zrobienia, bosik? Nie wydaje się jakiś giga trudny, tylko strasznie dużo ma zdrowia. Chcesz na kultystę iść? No, raczej na kultystę. Ty, on nie zniknął. Czy zniknął? On jest na samej górze, tam widzisz w kosmosie. Nie, nie widzę, u mnie go nie ma. U mnie jest muza normalnie. To może ci się pojawi. Na łbie. Ej, bez jaj, mam 80% jego zdrowia. To nie wiem, to wyczekuj na niego, bo u mnie nic nie ma dosłownie. Właśnie zabiłem kawałek jego ciała na ziemi, co leżał. Co? A dostałeś coś chociaż? No nie. Pff, to bez sensu. Nie, bo on cały czas mi się na ekranie wyświetla. Na minimapie tak, wiesz, strzałka do niego prowadzi. O, dobra, zniknął teraz. Zniknął. No nie wiem, jakby bosik nie był trudny, ale jest taki nieoczywisty, nie? I latańsko nam się kończy, to jakbyśmy to ogarnęli tutaj mówię. Nie, platformy i przyjemny bosik jak dla mnie. Naprawdę spoko. Mało strasznie bijemy. Ja zobaczyłem, że mam strasznie mały DPS na nim. Duży pancerz jakby miał po prostu, nie? Czaję. Ale mówię, to jest boss w końcu typowo pod, wiesz... Po Moon Lordzie, nie? Tylko właśnie nie po Moon Lordzie. Jest przed, znaczy, Moon Lordem, ale przed po Moon Lordem, ale tak, już nowe itemy masz, więc no już tam coś lepiej będziemy bić. Tylko jedna taka uwaga, że jego przywoływaczka była kończąca się. Uuu, a nie to wiem, skąd byśmy to mieli?
W sensie, bo my mi, bo tego bossa przywołuje się z dwóch rzeczy. Titan Heart to jest to, co ja użyłem i bardzo możliwe, że my mieliśmy to po tym bossie tym poprzednim, tym skaczącym takim. Co? Co się stało? Znalazłem jakiś sztylecik dla Rogue'a. Ja nigdy nie wiedziałem, o co z tym chodzi, ale moi widzowie to ciągle pisali i jest podpis na samym dole Zawarudo. A, to... Z tego, o co z tym chodzi? To jest z JoJo. I z JoJo. JoJo, no, to jest JoJo i ludzie tym spamowali, tak samo jak te muda i ora i cieszę się, że już cała ta moda na to przeminęła i już ludzie nie spamują w tym komentarzach, bo to była tragedia. Ja nie wiem o co chodzi z tym. To jest jakaś umiejętność przy zatrzymywaniu czasu, coś takiego. W tym JoJo. Mm-hmm. No dobra. No i tak to jest, no, no co tu dużo mówić, prawda? Ty, mi się ładuje pasek adrenaliny, jakby boss był. To zcheatowałeś. No patrzę po całej mapie, nic nie ma. Dobra, zaczekaj, tylko ja nie mam potek typowo dla mnie. No ja też nie mam potków, ale to jest kultysta tylko. Chyba, że znowu ataki dostał jakieś z dupy, nie? No w razie czego wiesz, po prostu sobie wezmę potki takie typowo te dla manga, że zwiększone obrażenia. Potki dla manga. Pieniądze. I tego Crystal Balla sobie kliknę i jak dla mnie tam, ja jestem już gotowy. Luzik. Jak coś, to może być problem z wormholami, w sensie mi się skończyło i musiałem sobie dokupywać. Też popatrz, czy tam masz. Ja mam 9. No to na razie mi starczy. Chciałem ci przygotować te 20 pytań quizowych, tak sobie ostatnio myślałem jak wracałem, ale zapomniałem. Dobra, ja jestem ready. Dobra, mam ich zabić tutaj już? A, bo już są. Tak, jak jesteś gotowy, to jasne. No to bijemy. Lecimy. Już ja się boję tego kultysty. Tu jest. Kultysta był prosty, chyba że go właśnie też zlurkowali jak tym. Ale we mnie trafia i za każdym razem obronę mi psuje. Jaki leszczu. O Jezu. No to niszczenie obrony jest tak denerwujące. Z czego by go pomasować? Co? Nie wiem, jak inne, no. O Jezu, ja w ogóle nie widzę tych błyskawic. Czemu na modach wszystko musi być trudne? Ja przepraszam widzowie, że wy nie widzicie, ale ja nie potrafię na takim zoomie grać. 125% i lecimy, bo... Trzeba wybrać dobrego. Masakra. Wybrałeś złego i mamy trudniej. O, przepraszam. Znaczy ja tu tak nie za bardzo mam do wiesz, jak wybrać. No ja zginąłem. Tylko dobra, sobie klikam. Jestem. Ja zginąłem, dobra jestem. Co to no było? No dorwał mnie, bo ja mam te, wiesz, drugie życie jakby. I jak mówię, że zginąłem za pierwszym razem, no to mi chodzi znaczy, o to, nie, że ja się takiego jakby robaka widziałem, wiesz, co ciego. O, znowu jest! Co to jest? Znowu się kręci boku! No właśnie, nie dobra, porąbało jakiś... kogoś w tym Revengers, usuwamy, to co, ty widziałbyś to? Co tu się odwaliło przed chwilą? Ten smok jest z wanili. To jest z wanili, ten smok. To, co mnie teraz goniło? Tak. A to jeszcze nic. Ja już czekam, aż ty to, zobaczysz, to się co właśnie tu się dzieje. To się właśnie dzieje. Ojeju, widzę, kręci się jakieś gówno. Nowe ataki. Naprawdę. Tutaj czemu na krzyż coś. Sprawili, że ataki. Normalne ataki psują obronę. Przecież to jest dramat. A to ty jest też, dramat. Zaraz nam zrobisz 7 kultystów i będzie. Ja nie mam innej broni, żeby atakować dobrego. No naprawdę, armię nam zrobiłeś, na co to jest? Co ja mam zrobić, no? Żadnych laserów, nic nie mam na ten etap. Że nie mam możliwości wyboru tego bossa. A te pociski się utrzymują tyle w powietrzu. 280% tam utrudniłeś to. No nie mogę, no, nie wytrzymam zaraz. Jeszcze jakieś nowe debuffy dostajemy jako berbiemy. No nie, no przecież to jest porażka, ci bossowie. No to już nie nasz poziom chyba, no. Boże, no i tyle, no. Nic dzisiaj nie wyjdzie chyba, no nic po prostu, no nic. Usuwaj to Revengeance w ogóle. Kto na to wpadł? Miały być nowi bossowie, ale super itemy, które sprawią, że ten Revengeance w ogóle nie będzie. Tak naprawdę on taki sam prosty będzie. Wiesz co, ja myślę, że to jest argumentem widzów. Wyszło na to, że Revengeance w ogóle słyszeć, nie dał żadnych nowych itemów. Argumentem widzów na pewno będzie to, że nie mamy dokładnych. Znaczy nie mamy maksymalnego zdrowia, nie mamy podków i wiesz. Oprócz maksymalnego zdrowia mam wszystko co najlepsze na ten etap. Wszystko, bo patrzyłem na stronie Calamity, co mam do zrobienia. Rywciu, masz jakąś broń, która by nie była jakaś taka rozwalająca, naprowadzająca, jakaś normalna broń na pojedynczą osobę? Nie, ani jednej.
to ja ci powiem, kiedy masz nie bić po prostu, dobra? I spróbujemy tę okultystę jeszcze raz zabić, bo to jest głównie ten problem, że nawalasz cały czas tego okultystę, on się klonuje i nie możemy nic zrobić. No dobrze. A to jest easy. Tylko zgranie tutaj jakieś, nie? Ogarniemy. Dobrze. Postaram się. Kupię lepsze potki. Bardzo dobrze. Wezmę ci tego orba może, co? Krystal Bola. O, no. Dobra, no to możemy lecieć. Właśnie szkoda, że nie ma tego, kurczę, wybuchającego dziada. On przychodzi, kiedy ma się bomby w ekwipunku. Co ty gadasz? No, tylko że nie wiem, czy mamy domek wolny. Chyba już mamy nie. Wolny. To czekaj, może przyjdzie zaraz dziado. No dobra, to i tak się widzimy nad dungeonem. Dobra, widzowie, jesteśmy znowu przy kultystach. Zrespili się, dzięki Bogu. Się baliśmy, że się nie zrespią. Pewnie, sprawdziliśmy tak. Jeszcze jakąś jedną broń mogliśmy zrobić dla mnie, ale jednak nie mogliśmy, bo jakiś schemat trzeba w ogóle znaleźć. Dobra, tak, jak bije? Gatling laser się nazywał. Bije ja mogę przez ścianę. Ja dobra, potki sobie łyknij, pamiętaj. No właśnie. Ja będę bił spektr tak. Staffem. Spoko, w sensie możesz bić cały czas z tego, co biłeś, ale jak ci będę mówił, to nie bij go, albo dobra, wiesz. Dobra. Bo tam jest tylko... Nie można też blisko jego stać z tego, co widzę, bo mi tę obronę wytrzaskał. Dobra. Ja to w ogóle oddalę kamerkę, bo naprawdę nic nie widać na takiej rozdziałce. Dobra. Fajerwerki dostałem. Powiem ci, że cały czas przestaję bić, bo się boję, że go... A to teraz? Ja zginąłem. Co jest? Teraz go nie bije. Nie bij. Ja uderzyłem właściwego. I tak się sklonował. Może za późno. Za wysoko, powiem ci. Bijesz dobra, się. Schodzę. Schodzę. No strasznie, bo ja cały czas się z nim walczę, wiesz, poza zasięgiem. Ja mam wręcz przeciwnie, że cały czas mam go, wiesz. A ja właśnie powiem ci, że lepiej jakbym go miał blisko, bo bym muszę mieć go blisko z każdym atakiem. Ginę. Zginąłem jak coś. Widzę, co tu się dzieje, grubo. O Boże. Musisz trafić na dole, po lewej. Widzę. No chyba... Czemu on się i tak klonuje, jak trafiasz właściwego? No może taki 3 sekundy. Na tym trybie jest. 3 sekundy. Ale żeś się zrespił, ideolo. Ja nie wiem, cały czas tak mam. Cały czas. Dramat to jest jakiś. To jest dramat. No i tak, wszystko mnie trafi. Dobra, ja się fajnie wyhealowałem. Leci, ja się teraz wkurzę i będę go bił tak z bliska, bardzo, fest bliska. Walnąłem właściwego i tak nic się nie stało. Ja nie wiem. Nie pomogło. Dobra leci, ostro. Tylko ja tutaj poza tym, że ja też już zginąłem znowu. Zginąłem. Może go dowalę w tym czasie jeszcze trochę. Aj. Ma 2000 ryfek, robisz to. Dobra jest. O, oddalona kamerka od razu lepiej. Ja nie wiem, jeszcze mamy komunikat na czacie, że chyba się nowa ruda zrespiła, posmu lordowa, albo, no nie, coś takiego, coś Astral Infection. Albo jakaś tunele infekcja. Tunele horroru. Może... Na tym biomie. Będziemy przechodzić przez niego, zobaczymy, co tam się stało. No dobra, ale tam jeszcze w ogóle był jakiś meteoryt taki śmieszny, nie? Którego nie mogliśmy wykopać. Ej, broń na maga masz. Co ty gadasz? Nimbus Rod wypadł. O, spoko, bo on będzie przydatny na... No, jest materiałem. No właśnie. To dobra, co, no to teraz musimy znaleźć filary. A masz tego manipulatora wziąłeś? Mam, Ancient Manipulator. Dobra, no to tam zrobimy nowe rzeczy w tym manipulatorze, a tak to możemy iść na Nebula, to na twoją klasę coś zrobimy, bo na moją to tak się... O, Nebula akurat tutaj. No, tyle dobrego. Ja się spróbuję też healować z tego Terra Edge'a, bo dalej to będzie dobre do healowania się chyba, nie wiem. Rywciu. Słucham. Kojarzysz może, który boss wypuszcza Crimson Key? Ej, ja stąd dostaję ładunki na adrenalinę. No to dobrze. Ładuje ci się adrenalina? Nie. No mi się non stop ładuje. Dziwne. Cały nie czas, no. Tak być. Po tamtym bossie coś się zbugowało ostro. Ej! Ale jazda! Co jest? Z tych przeciwników wylatują Nebula fragmenty, a nie z pilara. Ty, rzeczywiście. A to no? Mógłbyś rzeczy robić. Nawet można tak w nieskończoność farmić, zamiast, Nebula wiesz, być event.
Bić tego kultystę pierdyliard razy, super rozwiązanie, naprawdę. Ale nie rozumiem troszkę, jak to w nieskończoność znik? To nie zniknie w końcu ten pilar? Znaczy, jeśli wyjdziesz ze świata i wejdziesz, to się przeresetuje progres na nim, powinien. Aha, o to chodzi. No. Albo nawet jeśli, no to, bo ty mu teraz zbijasz tak naprawdę osłonę, a nie musisz jego zbijać. I on sobie może dalej być i respić w ogóle. Aha, myślałem, że on znika, wiesz, jak się zbije już jakby tę osłonę. To czekaj, no to ja tu robię taki myk, weź mnie kryj. No. Zobacz na to. Co się teraz dzieje? Chaos Candle i lecimy. Impreza. O nie, ja padam, Ryfciu, to nie jest dobry pomysł, to nie jest, spadłem. Tak, nie? Nie. Dobrze jest, Mangi, trzymaj się. Zobaczysz. To nie jest dobry pomysł. Damy radę! Są słabi przeciwnicy dla nas. Teleportujący się. Co to jest? Jak coś to osłonka. Ajaj! Meld Blob! Nie, chciałem przeczytać Meld Blob, co to jest. Dobra, to blob. Weź tego. Może Chaos Candle z Daimil. Aha, to gdzie on jest? Tutaj. Wiesz co, chyba i tak dostaniemy dużo tego Nebula. No raczej wszystko mamy, więc tam luz. Ja rozwalę tego Nebula. A, na luzaku. Żebyśmy tu nie łazili milion lat. Jedną rzecz zauważyłem, odnośnie Spectre Staffa, nie? To jest broń, która strzela bardzo rzadko, za to zadaje bardzo dużo obrażenia. Padłem, musisz zebrać ten Nebula. Już. Po prawej. To jest broń, która rzadko strzela, ale zadaje bardzo dużo obrażenia. I o dziwo jest giga opłacalna, bo jak strzelam bronią, która atakuje często, ale za mniej, ja i tak się wyleczę maksymalnie jednym pociskiem na ileś tam czasu. Więc lepiej mi atakować bronią, która bije rzadziej, ale bardzo dużo obrażenia, bo zdecydowanie lepsze leczenie mam wtedy. Tak w Terrarii już zwykłej jest, no to masz rację z tym. Bo jakby... Na kultyście to było niesamowicie widoczne. Wiesz jak działa leczenie swojej zbroi? Czy nie wiesz jak działa? Nie wiem. Działa tak, że raz na jakiś czas, żebyś się też cały czas nie leczył, healujesz się procentową ilość obrażeń z twoich zadanych obrażeń w jakimś jednym momencie, czyli po prostu bardziej są opłacalne faktycznie te rzeczy, które biją bardzo dużo raz na jakiś czas. Ewentualnie laser machine gun, który bije bardzo często, ale cały czas trafiasz. Boże, Auric Bary. O, to jest zbroja z tego, Auric Tesla. Coś no właśnie ja się zastanawiam, skąd to mogę dostać, bo z tego są rzeczy do zrobienia. Nebula Blaze. Rzecz, która ci zwiększa manę na zawsze o 50. I Nebula Arcanum. Dobra, ja mogę sobie zrobić te nowe brońki już tutaj. Na chillku. Na melee jest młotek! Ej, ale to po Moonlordzie dopiero, bo. No właśnie, to jest po tym przedmoonlordowe dopiero. Ty żeś się tepnął na chatę? Tak. Dlaczego? A dlaczego nie? No tutaj jest kolejny ten. Co jest kolejne? Do bicia. Pilar? No. Bliżej z chaty do niego nawet jest. O ty rzeczywiście. Nie, dobra, bo ta muza się załączyła z tego nowego biomu i ona jest taka, jakbym już szedł na jakąś walkę z bossem, wiesz? Ja patrzę. Mi się ta muza w ogóle nie zmieniła, mi się wydaje chyba. Ja cały czas tam mam tą muzę z walki z tego bossa. Jak ty masz coś zbugowane dzisiaj, ja nie wiem. No, coś zbugowane ostro tam jest. Pijany bądź jest pełna rozumu. Aha. A ty naprawdę jakby coś ci się przyda z tych Nebula fragmentów, bo mi tak średnio. Chodźmy na solarowy, a nie na vortexowy. Na moją klasę coś zdobędziemy. No dobra, no, i tak wszystkie musimy rozwalić, nie? No, a to dzisiaj Moonlord na to wychodzi? Ja nie wiem jak on będzie teraz na tym Revengeance'ie. Nie no, to że nie damy rady na Moonlorda, to ja jestem pewien. Ale zobacz, no w końcu mam broń, która w miarę szybko leci. Ja bym zrobił na Halo domek i kupił Rotow Discord. To też. To by było jakieś rozwiązanie, nawet na tego Duke'a wcześniejszego. Oni tam bili jak się nie ruszało, czy jak się ruszało, coś w tym stylu? Nie, był taki Boże, znowu to! Gówno! Że go tam nie na tylca trzeba było uderzyć. Tak, jest taki wąż, taka gąsienica. Jak latasz, to ona cię dorywa, ale ogólnie to widzę, że jakoś tak... Spawn rate został zmniejszony w porównaniu do Vanilli, albo mi się wydaje. Właśnie tak, nie? Weź puść tego Chaos Candle'a tutaj. Ja go od razu wezmę od ciebie, bo to mój jest. No nie wiem, czy chcę ginąć, wiesz? O, za 200 oberwałem. No to stój tu, gdzie ja. No... Ale i tak mogą dorwać kority. Chyba, że ich nie ma. Nie widzę ani jednego korita. Ci korita. A co to był? Korit? O Boże. To był Boże. Taki, co przez ścianę bił. Dobra, zdjąłem tego Chaos Candle'a, bo powiem ci, że tak.
No grubo się dzieje. Średniawka. Tak średnio bym powiedział, tak. Prawda. Ale palnął. Tak samo Vampire Knives'y fajne by były na mnie. No to przecież możemy je zgarnąć chyba. No, masz klucz? Crimson Key? A jak go się robi? No zdobywa się z biomu. No zdobywa, ale właśnie... ty chyba możesz zamienić Corruption Key na Crimson Key. No jak? No gdzie? No bo my nie mamy przecież Crimson, a skrzynka jest. Czyli jest jakaś możliwość zdobycia go. Dlatego ja cię pytałem, ale chyba mi nie odpowiedziałeś wtedy. Z którego bossa można się zdobyć Crimson Key? Bo z bossów też wylatują z treasure bagów. Tak, zdobyliśmy zimowy, Corruption i tak dalej, nie? No chyba, że tak. No na trzeba przykład z Wall of Flesha może lecieć. Jakby z Wall of Flesha leciał, byłoby super. Za dwa razy go zabiliśmy i dwa razy dostaliśmy Corruption Key. Ja bym to zobaczył na wiki, wiesz? Zaraz. Awesome no, luźno, luźno. Sądzę, że na pewno ty będziesz miał ten. Ty na pewno będziesz miał z tych Vampire Knives jeszcze inne bronie, nie? No i może to mnie tutaj pokeruje, bo ciężko nawet tym wojownikiem, który jest OP. Ty właśnie, bo ty masz tą najbardziej zmienioną rasę tak naprawdę. Rasę, Boże, rasę? Klasę. Rasę. Jest ten, jest... Zbita osłona. Ten. Lecę, lecę. Gdzie ten? A, tu jest. Dzik. Dzik jest, dzik. O Jezu, to biją z tego... Dobra, myślałem, że to ognisko z niego nie bije. Ajajaj. Ajajajaj. Ależ tu tych mobów. Dili dali domba, cika, cika bomba. I co, ty mówisz, nic nie masz z tych solar fragmentów? No właśnie mam, ale chyba dopiero po Moon Lordzie, więc dobrze jest zdobyć. Ewentualnie zobaczyłbym jeszcze, czy wiesz, nie można zrobić najpierw broni, z których się jeszcze czegoś nie robi, nie? A masz, nie, powiem ci, że jest jakieś fragmenty? Mam 11. A to zawsze coś. Powiem ci tak, z tym Nebula Blaze'em sądzę, że możemy robić Moon Lorda, bo go w końcu będę bił. To szybko leci i samo naprowadza. Ale manożerne bardzo i polega na krytykach, w sensie, wiesz o tym, nie? Pod nie. Kryty się budujesz, bo jak kryty robisz, to... To jest zadajesz... taka inna łapa. Tak, tak, tak. No to i tak, no. Mocne jest. Storm Saber, Wind Saber, jakie tu są rzeczy? O, to mogę zrobić. Majestic Guard, co to jest? Ale mam broni dużo. Titanium Sword. Mamy Titanium? Co? Chciałem zobaczyć, ile coinów mamy. To był gówno. A, dobra, nie. Nie, bo wpisałem... Nie wszedłem do skrzynki, tylko do tego, co się tworzy. I tak mówię, o kurde, jeden gold coin tylko, ale mina. Trzeba będzie nafarmić. Ryfciu, to może spauzujemy teraz. Ja sobie zdobędę tam lepszy miecz czy coś i polecimy dalej, co ty na to. Bo ja muszę coś nafarmić tutaj. Dobrze, jakiś... dobrze, ja od razu zobaczę, czy też coś jeszcze mogę zrobić. Parę rzeczy popatrzyliśmy, zrobiliśmy nawet tego Wizarda, żeby kupić Rod of Discord, ale... Cała nas zwaliła z nóg. 24 platyny, pozdrawiam. Się nikt nie spodziewał, a tak to ludzie. Raz zabiliśmy Wall of Flesha w piekle i Rywkowi nie wyleciało, mi wyleciało Crimson Key, więc możemy nam, właściwie mi, Vampire Knives'y teraz wziąć. I jeszcze zrobiłem sobie taki miecz, który jest super, obniża obronę za każdym atakiem, a jak przeciwnik nie ma obrony, to mnie healuje, więc mega dobre. I jeszcze wybucha. Ja sobie jeszcze chciałem nafarmić pieniędzy trochę, wziąłem sobie oczko Cthulhu, ale no zobaczyłem, że 24 platyny, to mówię, no nie no. Ja mam dzisiaj godziny na farmienie i idę sobie stąd. No, trzeba będzie tego, trzeba będzie jakąś broń przebijającym i Destroyera farmić najlepiej chyba. Dlatego zdecydowaliśmy, że dzisiaj nie będziemy bili tego Moon Lorda, ale zabijemy jeden jeszcze pilar szybciutko i zabijemy jeszcze Fishrona, ostatecznie, żeby się nad nim zemścić, nie? Tak. Sądzę, że ja już z tym Nebula Blaze'em coś zrobię. Nie mam na niego rzeczywiście zrobionego tego nakryta, więc z tym może być mały kłopot. Ale i tak, cokolwiek coś tam będę robił, nie? Jak on na tebie się uwzie, to... Uweźnie. No nie wiem. Kurzę się na ciebie, tak. Ja też właśnie mam nową broń, bo też nie powiedzieliśmy. Chcieliśmy dostać dwa klucze. Mangi swój crimsonowy, ja swój na Hollow, żeby dostać Rainbow Gunna. Bez ale Hollow nie wylatuje z Wall of Flesha. Tak? No tylko Corruption i Crimson wylatuje. Aha, ja zrozumiałem, że jest 10% też na mój. No to dupa, to będą musiał ja ci powiem z czego. 10 na Hollow jest Astrum Aureusa, czyli tego takiego skaczącego, co biliśmy. O, nasz ulubiony boss! Ale nie ten, co troluje, nie ten Ravager, tylko ten wcześniejszy jeszcze taki... z tego biomu. To powiem ci, że nie wiem już.
To był taki, kurde, też taki jakiś pojazd, statek kosmiczny skaczący, ale z biomu tego astralnego. Bo Ravagera na platformie biliśmy na śnieżnym biomie, pamiętasz? Tam nam no, uciekał. Tak, ale zdałem się, że z tego biomu nie pamiętam. No to był taki skoczek jeszcze i on tak daszował śmiesznie, nie wiem, jakby ci to wytłumaczyć. No dobra, no to ja sobie go najwyżej ogarnę poza nagraniem, żeby mieć tego Rainbow Guna. Bo mógłbym zrobić już sobie teraz przed Moonlordowo jeszcze jedną broń, jakiś łuk właśnie tęczowy. No, tylko potrzebuję do tego Rainbow Guna. Bo wylatują właśnie te takie bluby, to Melt Blob. Bloby. Te bloby wylatują i z tych blobów można zrobić właśnie nową broń. Stardust to był dla kogo? Dla Summonera? Dla Summonera, no. Najlepsza klasa. Najlepsza klasa, którą nie grasz. Kolejna seria z Calamity i ja gram klasą Summoner. A skąd wiesz, może ja sobie zrobię singlową z Summonera, bo miałem singlową z Summonera. To ja zrobię moją singlową z Summonera. Okej. To może zróbmy multiplayer z Summonera. Ty, dobry pomysł. Ale jakbyśmy obaj Summonerami grali, o kurde, ale by tam była progresja. Progresja i wiesz, mnóstwo by gówna na ekranie latało, nie? Mamy na jedną broń. Mizru. Nie Mizru, ja sobie zrobię. Jak coś, to ja się cofam, nie padnij tutaj. Muszę wziąć tego, te robaczki, bo zostawiłem. Truffle Wormy. Co jest najśmieszniejsze? Moją najlepszą bronią nadal jest Spectre Staff. Wbije więcej od tego Nebula Blaze'a, tylko on wolniej leci. No Blaze jest zdecydowanie szybszy. To tak jak wiesz, jak w Isaacu masz tirsy i masz damage, nie? Na przykład masz Polifemusa, który ci bardzo obniża tirsy, ale no możesz mieć duże tirsy, nie wiem, tirsy 8 i 4. Ale nie, damage, tak wiesz, mówiąc DPS-owo, to jest nadal moja najlepsza broń chyba. No, zdecydowanie jest lepszy od tego Nebula Blaze'a. Ale że pocisk sam leci wolniej, no to no nie przydaje się kompletnie na tego Fishrona, za szybki on jest. Dobra, mordeczko, ja mam takie pytanie do ciebie, bo tutaj u góry jest wyspa. Możesz się zaraz do mnie tepnąć i otworzymy sobie wszem i wobec. To jeszcze kawałek dalej jest, chyba. No, kawałek dalej. Vampire Knivesy. A ja bym chciał tylko je wziąć i zobaczyć, co z nich można zrobić. To otwieraj. O, tutaj byśmy się wywalili, to by było. Dobra, Vampire Knivesy są. To już zacznę spadać. Spadać w dół. No właśnie, bo i tak w prawo musimy iść. O, tu już jest koniec mapy! Okej, okay, no. Tu już jest platforma na... A nie. Dobra, to jeszcze inna platforma. Nie zamiałeś chyba. Jeszcze dalej. Ile to bije? 57 damage. Chyba sporo, nie? Ty to będziesz miał jeszcze więcej. No sporo, bo... Znaczy fajne jest, bo healuje i jeszcze mogę to ulepszyć po Moonlordzie chyba. One zawsze mają taki mały zasięg? No. O kurde, ale bida. Ja w ogóle na zasięg to ciężko, daj mi to. I już tylko. Ja się będę z tego leczył. Emprian Knives 292 damage. A popatrz czego? Kosmilitbary i tak. Dark Sun Fragments. Jakieś z Jarona, nie wiadomo czego z tego. Z Doga. Ale... Pozdrawiam. No to co? Respić? Jak się wywalimy, to kurde, już będzie wstyd. Ja już mam naprawdę dosyć tego Fishrona, on naprawdę. Ja też. Też mam dosyć. Takim bossem, że daj spokój. Też sobie oddalę, wiesz? Bardzo mi to pomogło, że sobie oddaliłem tę kamerkę na tamtą basę. Oddałem to pytanie. Tamtą walkę. No to teraz jak go widzę, ja go mogę O, dobra. Ja mu obniżyłem obronę, mam nadzieję. Zawsze tak jest. Zawsze to na mnie się wszyscy uwierzą. Facetka. A postaram się prawda tym Spectre Staffem go tłuc. No nie, za wolne. Adrenalinka wykorzystana tak, że na przemianie było, nie. Ja całą grę w ogóle mi się dzisiaj ładuje adrenalina, a ja akurat na niego nie włączyłem na początku walki i już mi zbił. Tragedia jest. Dobra, zaraz będę miał adrenalinkę, ale ja bardzo mało mu bijam, tam z 1000-1500 damage'a na sekundę i tylko jak go trafiam, więc... Jakoś bardzo się tu nie przydaje. Ej, leczenie dalej jest git tutaj na tym Calamity, dużo mnie leczy. To może o, się na udać. Mnie się uwziął. Na ciebie się uwziął teraz. No i znowu. Na kogoś innego. Ja go wziąłem, wiesz? Jak jestem ale bliżej, to tych idzie na mnie. Tornad. Teraz będzie robił fazę. Faza. Uważaj na tornado.
Na ciebie? Wow. A wiesz co jest dziwne? Ładuje mi się adrenalina, a to czerwone mi się... O, dobra, teraz zaczął już ładować. Ja się będę healował. Spoko, spoko. Mam nadzieję. O! Boże, nie, nie. O, poszedłem sobie kawałek dalej, tu już jasno. O, i tu ciemno. Ja się fajnie healuję, ale robi mnie nieźle. No widzę, jak on lata. Ale się fajnie healuje z tego. Boże, nie, dalej serio. Mam fajne OP. W końcu coś tam go bije, bo serio. Może dobra, ja w końcu mam jakiś sustain, mogę jakoś wytrzymać. Sus? Tain? Tak. Panie, robimy to. Jeszcze 4000. Hej, on nawet ta broń go nie trafia, serio, jest, to jest za szybkie. Nie mogę. Vampire Knives chyba porobiły tu wszystko. Tak, zdecydowanie. O, super, nie dostałem nic dla siebie. Tsunami dostałem. Też dostałem tsunami. Ale gówno, serio nie wyleciało to dla mnie? No nie. No to muszę jeszcze raz bić. Nie, już mam to. Zabiję się go poza nagraniem, bo przecież to jest... Też nie mogę z tego. Porażka ten Fixeron, ale dobra, w końcu jest. O, jeden platinum coin, jeszcze 24 takie i będę miał. A ty masz tę listę taką z tego moda, boss checklist, czy nie masz? Mam ten tylko z, no, w prawym dolnym rogu, nie? Aha, to nie, bo chciałem powiedzieć ci, że bardzo się ta lista już opróżniła, już widzimy końcówkę tych bossów. Przypomnij mi, z czego leciało ten Hollow Key? Z Astrum Aureus. Astrum Aureus, poszukam go w tej liście, jestem ciekaw, on jest pre-hard mode? Nie, no przecież go biliśmy niedawno, 3 odcinki temu. No szukam go, powiem, a jest! No to nie jest ten skaczący? No on skakał, ale to nie jest ten co nas trollował. Aha, no dobra, to trzeba go będzie ogarnąć, bo mi się przyda ta nowa brońka. No dobra, no. To kochani, jak na razie wam bardzo dziękujemy za oglądanie. Trochę faili, ale w końcu coś zbiliśmy. W kolejnym odcinku pewnie te filary dokończymy, a czy Moonlorda damy radę, no to inna kwestia. Damy radę! Będzie Rot of Discord, będzie latanie, prawda, z tego. Nowe brońki, ja bym sobie zrobił to wszystko pod laki, bo to i tak jest lepsze. Dokładnie, pod laki koniecznie, jak robisz Nebula tego, Blaze'a. No i dobra, i tak naprawdę tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć, pa pa! Pa pa!